W dzisiejszym odcinku programu Doborowa Obsada gośćmi będą Adrianna Jędroszek, z pochodzenia bytomianka, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, zadebiutowała na deskach Teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy. Współpracowała z takimi reżyserami jak Paweł Miśkiewicz, Przemysław Wojcieszek czy Paweł Palcat. Współpracuje także z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym można ją zobaczyć m.in. w głównej roli spektaklu Dziękuję za różę oraz w spektaklu Gąska. Adam Janicki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym pracuje jako portier. Przez wiele lat związany był z Wojskiem Polskim. Na emeryturze zajął się pracą w ochronie. Tak trafił do teatru. W wolnych chwilach lubi podróżować, szczególnie na południe Europy. Jest wiernym kibicem piłkarskiej drużyny Juventus Turyn. Atka, pochodzisz z Bytomia, skończyłaś szkołę we Wrocławiu, a pracujesz w Koszalinie, czyli na drugim końcu Polski tak naprawdę. Jak to się stało, że akurat wylądowałaś w tym mieście? Czy to był przypadek, czy jakieś ogłoszenie zobaczyłaś, czy ktoś ciebie gdzieś zaczepił i zaproponował? To w zasadzie ogromny przypadek, bo kiedy byłam na czwartym roku w szkole teatralnej, no to taki czas, że jesteśmy po dyplomach, już wiemy, że szkoła się kończy, została nam tylko praca do obronienia magisterska, więc wysyłałam CV, jak wszyscy moi koledzy zresztą. Jakimś przedziwnym zrządzeniem do Koszalina CV w ogóle nie wysłałam. A naszego dyrektora poznałam na premierze w Toruniu, więc to też po prostu rozstrzał jakiś ogromny. I tam, no tam się poznaliśmy parę miesięcy później, on do mnie zadzwonił i powiedział, mam pracę, chcesz? No to przyjechałam. Mm-hmm. No już jesteś chyba drugi sezon tutaj w naszym zespole BTD. Koszalin, miasto, do którego ciężko dojechać, miasto gdzieś tam, można powiedzieć, na prowincji. Na pewno to nie jest jakieś tam centrum wielkie. Więc jak ci się tutaj na co dzień mieszka w Koszalinie? Jak oceniasz to miasto, jak komfort do życia? Przede wszystkim trudno było mi się przestawić do dużo mniejszego miasta, bo pochodzę z Górnego Śląska, z Bytomia. Mieszkałam we Wrocławiu, potem w Warszawie, więc bardzo byłam przyzwyczajona do życia no, w dużej jakiejś aglomeracji. Natomiast tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że jestem blisko morza. No i powietrze jest zupełnie inne. Fakt, jest tu bardzo ciężko dojechać i bywa to mocno uciążliwe, jak chcę odwiedzić rodzinę czy znajomych, właśnie Warszawa czy Śląsk. Natomiast no, urokliwe miasteczko. No i to morze, które rekompensuje jakieś tam odległości do reszty Polski, no jest cudne. To fakt, możemy w kilkanaście minut znaleźć się na plaży o każdej porze roku. Dzisiaj zaprosiłaś pana Adama Janickiego, który jest z nami. Na co dzień w teatrze pan pełni funkcję portiera i to tak naprawdę formalnie na etacie 4 lat, ale wcześniej pan też tutaj pracował. Z racji tego, że byłem żołnierzem zawodowym dawno, dawno temu, pracowałem potem w ochronie, tak, bo żołnierz zawodowy czy policjant, no tak pracę znajduję właśnie w takich firmach. I właśnie 4 lata temu tu przyszedłem z firmy ochroniarskiej, nie będę reklamy robił jakiej, koszalińskiej. No i 9 miesięcy pracowałem jako wynajęty pracownik z tej firmy, tak. I po jakimś czasie był przetarg. Mhm. I pewnie finanse się nie zgadzały, dlatego teatr przeszedł na swoich pracowników. Chciał mieć swoich, tak? No i szczęście, że mi zaproponowano tą pracę. Mm-hmm. No i pracuje pan tutaj na recepcji, ale ma pan cały czas też kontakt ze sztuką, z aktorami. Ale oczywiście. To chyba, prawda, takie duże wyróżnienie i pracować w ogóle w takiej instytucji oczywiście, jak teatr. Oczywiście, dlatego tą propozycję przyjąłem z chęcią, tak? Do teatru chodziłem wcześniej, dużo wcześniej, ale tu wiadomo, bilet trzeba było kupować, tak? Mm-hmm. No teraz też, ale branżowe. No, podoba mi się praca w teatrze. Kontakt z tymi ludźmi to tak nobilizuje. Mm-hmm. Też tutaj pracujecie w ciągu dnia, kiedy się ludzie kręcą, wchodzą, tak, wychodzą, ale też trzeba ten teatr chronić, kiedy tu nikogo nie ma, kiedy zamknięty na 4 spusty. Jak wtedy tutaj jest chyba inaczej? No jest inaczej.
Nie strasznie. Nie, no nie, właśnie, tak jak chciałem się zapytać, czy pan do tego dąży. Nie, trzeba się do tego przyzwyczaić. Są różne dźwięki, trzaski, tak, ale mnie to nie wzrusza. Mhm. Wróćmy jeszcze do Atki. Od razu, kiedy tutaj zostałaś zatrudniona, znalazłaś się w naszym teatrze, to tak mi się wydaje, że zostałaś rzucona na głęboką wodę, dlatego że od razu bardzo duże premiery i duże role, a ty w końcu jesteś jeszcze dosyć młodą aktorką. Rzeczywiście to tak było, że od razu na głęboką wodę? W zasadzie tak. Pomijając Kolację dla głupca, moją pierwszą premierę, którą robiłam jeszcze nie na etacie, no gdzie mam niewiele, no to później faktycznie gąska w gąsce, róża w róży. Aktorzy jeszcze byli, tak, prowincjonalni? Jeszcze, tak, zastępstwo w aktorach. Więc tak, no od razu duże tytuły z w cudzysłowie powiem, dużymi reżyserami, duże spektakle. No i tak, od problemów takich moich technicznych, jak to nagle mówić na wielką scenę, Po takie też mocno ludzkie, kurczę, gdzie ja, taka jeszcze w zasadzie studentka, z takimi wspaniałymi aktorami, w szranki, na jednej scenie. Więc tak, ten początek był trudny, tak psychicznie. Natomiast bardzo szybko zostałam wchłonięta w zespół i przyjęta bardzo, bardzo ciepło. Dzień dobry! Znajdujemy się na scenie, za nami jest scenografia do spektaklu Dziękuję za różę. Tutaj grasz główną rolę i ten spektakl został doceniony i nominowany także do nagród, więc ktoś z zewnątrz to musiał przyjechać, zobaczyć, więc to dla ciebie też pewnie było duże wyróżnienie. Owszem, tak, tak. I chciałem się zapytać ciebie właśnie, czy wolisz takie lżejsze spektakle, czy właśnie takie bardziej może psychologiczne, może takie trudniejsze, bardziej kameralne? Gdzie się lepiej czujesz? Myślę, że dla takiej równowagi jest potrzebne jedno i drugie. Że oczywiście aktor marzy zawsze o wielkich rolach, o Mewie w Mewie Czechowa, czy o Marii Stewart. Wiadomo, że chciałoby się grać zawsze wielkie i ciężkie, trudne role. Natomiast te role w komediach czy farsach też są potrzebne i też są bardzo wdzięczne i miłe do grania dla aktora, więc oczywiście tak, wolę te ogromne dramatyczne, ale w komediach też jest przyjemnie. Na pewno. Wróćmy do pana Adama, bo nie samą pracą człowiek żyje i też trzeba mieć w życiu jakieś zainteresowania i pasje. Z tego co wiem, to pan lubi podróżować. Tak. Gdzie pan najbardziej lubi bywać? Jakie kierunki świata obierać? No, południe. Południe, czyli tam, gdzie jest ciepło. Oczywiście. Tu jest dosyć zimno, a tam jednak jest inaczej. Gdzie cieplej, pan już był, w jakich Wenecja, krajach? Werona. Głównie Włochy. Generalnie Włochy, tak. A z racji tego, że mam tą córkę. Aha, i dwóch wnuków. No i z tymi Włochami wiąże się Juventus Turyn, czyli drużyna piłkarska, którą pan śledzi na bieżąco. Dlaczego akurat ta drużyna, nie Barcelona, dlaczego? Czy Real Madrid, czy nie wiem, Manchester United? Ukochałem Włochy. A to, że zięciu lubi Juventus, to też mnie do czegoś zmusza. Nie chcę się z nim kłócić, tak? Dlatego śledzę Juventus, ale od 10 lat mniej więcej. Na meczu był pan? Na Juventusie nie, ale na San Siro byłem. Giuseppe Mazza teraz, tak nazwa. Czyli na stadionie, kiedy był jeszcze pusty, czy na meczu? Pusty, tak, byłem wcześniej, ale potem byłem na meczu
AC Milan, Sassuolo. Mhm. A ty, Atka, jak masz pasję, zainteresowania, czy w ogóle w zawodzie aktora można znaleźć na to czas? Bo wiem, że praca aktora polega na tym, że się jest w weekendy w pracy, że wieczorami się jest w pracy, więc czy to też pozwala na to, żeby coś jeszcze robić dodatkowo? Absolutnie tak. Ja również podróżuję, ale jeżdżę po okolicznych teatrach oglądać kolegów. I absolutnie, no, kocham teatr, więc te moje zainteresowania są mocno okołoteatralne, więc jeżdżę i oglądam inne spektakle. Natomiast mam taką nową miłość, moją koszalińską, odkrytą dość niedawno, którą jest siłownia. Mhm. No i jak większość zespołu naszego bałtyckiego dramatycznego, chodzimy do jednego takiego wspaniałego, łysego trenera. No i tam, mówiąc delikatnie, ciężko pracujemy, ale to jest super, że akurat na to jest czas i to też tak mocno mobilizuje i ciało, i głowę. Czyli większość tutaj zespołu ma dobrą sylwetkę, bo chodzi na siłownię. Owszem, więc śmiejemy się, jak się spotykamy na siłowni jakąś większą ekipą, że BTD na sportowo. Mhm. A jak to było w twoim przypadku, jeżeli chodzi o aktorstwo? Kiedy zdecydowałaś się, żeby zdawać do szkoły, czy to ktoś, może jakiś nauczyciel ciebie zmotywował, czy sama już od dziecka miałaś takie marzenie, jak to wygląda? Jak byłam małą dziewczynką, to mam kilka takich zdjęć z przebieranek. Moją ulubioną było zakładanie takiego ogromnego kapelusza i flanelowych spodni taty w kratę. Chodziłam po domu, śpiewałam piosenki, mówiłam, że jestem Frankiem Firanką. No i tak chyba już zostało. Oczywiście jeszcze po drodze bardzo mocno chciałam być lekarzem, ale gdzieś tam w liceum, kiedy musiałam wybrać, czy idę na profil humanistyczny, czy ten biolchem, powiedziałam sobie, chcę być aktorką. No i tak się stało. Mhm. Za pierwszym razem? O nie, 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 za trzecim i to, oj, spod kreski. Mhm. Ale udało się. Jak wspominasz czasy studenckie? No cudny czas, cudny czas. I myślę, że w szkole poznaje się przyjaciół takich jak w wojsku, że są to takie przyjaźnie na całe życie i chyba faktycznie tak jest, że przez jakąś taką bliskość i ten jakiś ekstremalny czas bardzo się poznajemy i zbliżamy do siebie i no świetny czas tej szkoły. Przecież w tym łóżku przysięgałaś mi, że nie miałaś nikogo przede mną. No bo nie miałam. Nie miałam poza teatrem. Poza teatrem to z nikim innym. Nonna! Nie nonna, panie Fiodorze, tylko nana Edulasowi. Na mnie pasuje. Nana każdemu dama. To potworne. Pan Adam jest w wojskowym, więc pewnie zna coś takiego jak kotowanie, ale też wiem, że w szkołach aktorskich jest coś podobnego. Foksówka, tak. Tak, i tam też takie rzeczy musiałeś wykonywać, różne polecenia starszych kolegów, koleżanek. Owszem, choć niekoniecznie padnij powstań, chociaż zdarzało się. Natomiast bardziej jest to forma zabawy i takiej integracji tego najmłodszego rocznika z pozostałą bracią studencką. Mm-hmm. Wspomniałaś, że jeździsz po innych teatrach, patrzysz na inne zespoły aktorskie, ale też ostatnio nasz teatr zakwalifikował się do programu Teatr Polska i wy mieliście możliwość jeździć po dużych scenach. Gdzie byliście i co pokazywaliście? Bo cały czas jesteście w trasie tak naprawdę. Tak, to prawda. My w ogóle z założenia bardzo dużo jeździmy, głównie po naszym województwie. Natomiast Teatr Polska to taka impreza, która służy temu, żeby pokazać dobry teatr miejscowościom, które swojego teatru nie mają. Więc no my akurat mieliśmy tę główną część tego wyjazdu wokół Lublina, tam Janów Lubelski, Kraśnik, kilka jeszcze innych miejscowości. Ale tutaj blisko też byliśmy w Barcinie, w Chojnicach, w Kołobrzegu. Jeździliśmy ze spektaklem Piotra Ratajczaka, Aktorzy prowincjonalni.
Koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna. No właśnie, tutaj jest ten podtytuł Koszalińscy, ale to jest taki uniwersalny spektakl i można go odnieść do różnych innych miejscowości. Tak, to też cudowne, bo po tych spektaklach mieliśmy spotkania z widzami i przeróżni ludzie, nauczyciele, lekarze, mówili nam, że to w tym spektaklu jest coś na tyle uniwersalnego, że my też się możemy pod tym podpisać. Więc myślę, że nie tylko aktorzy, nie tylko z Koszalina, ale no to taki spektakl o pracy, którą się kocha i która wymaga. Mhm. Jako młoda aktorka już miałaś doświadczenie z wieloma, kilkoma doświadczonymi, uznanymi reżyserami, między innymi z Pawłem Palcatem czy Przemkiem Wojcieszkiem. Na pewno to dla ciebie ogromne doświadczenie i taka szkoła dodatkowa. Tak. I z Przemkiem, i z Pawłem to były projekty, powiedziałabym, mocno ofowe. Nie mówię o jakości, bo to były bardzo dobre spektakle, natomiast system pracy podziemny, kiedy robiłam te spektakle i z Przemkiem, i z Pawłem, byłam jeszcze w szkole, więc te próby były mocno dostosowane do mojego planu lekcji, a więc próbowaliśmy po nocach, to naprawdę było fizycznie mocno wyczerpujące, a z drugiej strony bardzo twórczy czas, który też mnie mocno pootwierał, że nie tylko miałam szkołę, ale miałam też teatr. A więc trochę koledzy mi zazdrościli. No właśnie, bo nie zawsze tak jest, że studenci od razu wchodzą na scenę, tylko dopiero to następuje po zakończeniu szkoły. Mam wielkie szczęście. Powiedz też, mam takie pytanie, czy ciągnie ciebie przed kamerę? Czy jednak forma teatru to jest dla ciebie to, co chcesz robić, czy jednak chciałabyś spróbować także swoich sił, czy w jakimś serialu, czy w jakimś filmie? Oczywiście, żebym chciała, natomiast przede wszystkim kocham teatr i nie wyobrażam sobie rzucenia teraz wszystkiego i chodzenia na castingi. Oczywiście nie ma w tym nic złego, bo też to uprawiałam przez jakiś czas, zanim nie dostałam pracy tutaj. Natomiast chciałabym pracować w teatrze przede wszystkim. Jeżeli miałabym taką możliwość i szansę, no to absolutnie chciałabym zagrać wielkie role w wielkich filmach. Wielkie role w wielkich filmach. A czy są jakieś wielkie role w teatrze, że jak przyszedłby reżyser i by ci zaproponował, to byś podskoczyła z radości, bo tak to jest twoje marzenie, żeby właśnie tę postać zagrać kiedyś. Mm-hmm. Ja zawsze chciałam zagrać Antygonę i to jest bardzo niepopularne, bo raczej nie robi się antycznych sztuk teraz w teatrze. Ale jakby przyszedł ktoś i powiedział, chcę, żebyś była Antygoną i zrobimy to świetnie odjechanie, oj. No to byłabym przeszczęśliwa. Mhm. No to tego życzę ci, żeby przyszedł taki czas, żebyś tą Antygonę zagrała. Panu Adamowi spokoju w pracy, żeby tutaj nie nachodzili nieproszeni goście. I wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.